Ejo, jesteś tu na Gwiezdnych Kluczeł. Hejka, naklejka. Ona mnie zmyśliła do zmiany powitania. Ale ogólnie gramy dalej w Wieża Spadka, Uniesienie. Dalej jest jednym siostra. Hejka, ziemniak, hejka, ziemniak, hejka, ziemniak, hej. Hej, hejka, dobra, ziemniak, cicho. Hejka, ziemniak, hejka, ziemniak. Cicho, bo ci patelnią w głowę i wyrzucę w basen. Słyszeliście, prawda? Dobra, dobra. Gramy dalej. Siostra chyba zmieniła postać, mam nadzieję, że mi nie zmieniła. Dobra, nie zmieniła, dalej jestem łysym, ślepym, a nie łysym. Jesteś ślepym blondynem. No tak. Lepsze to niż łysy blondyn. A znam jednego... Jesteś łysym blondynem, powiedziałam. Nie, powiedziałaś ślepym. Łysym. Powiedziałaś ślepym, nie łysym. O nie, zaczął się łysie kryształki z Simsów. Chociaż nie znam jednego łysego blondyna. Kogo? Tak, może inny, raczej. Osoby, która się określa jako łysy blondyn. To jest ten ktoś? By? Jaki by? Ma imię na M. Na M? My jak? Nie jestem pewien. Występuje na kanale, który ja oglądam? Tak. No, to wiem, o kogo chodzi. Serio? Au. On nie jest łysy. Ten ktoś. Poczekajcie, może wyciś lepiej, niech siostra mi powie, o kogo chodzi. Na spokojnie. Dobra, już wróciliśmy, siostra się pomyliła. Nie wiedziała, o kogo chodzi. Lama z nią i w ogóle lama. I przegraliśmy już prawie. Także no. Bo ja myślę, że twoja postać to jest moja postać, a moja postać to jest moja postać. I to jest moja postać. Ogarniasz, o co mi chodzi? Tak, że twoja postać to twoja postać, ale moja postać to też twoja postać. Dokładnie. O, zwłaszcza jest w złych rękach. I stopach. Boing, boing. O, jest! O, glutki. Skusiłeś dwóch na raz. Normalnie, mam na to sposoby. Hejka, ziemniak, hejka, ziemniak, hejka, nie, glut. Hejka, o nie, Sims. No nie, moja strzała własna. Własna strzała mnie dodźgała. Aż i złamali tą strzałę. To ja się idę schować. Nie, tu nie ma. O nie, wiatr, bo tam jest portal. Z glutem. No nie, 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 glut. Widzicie, jak on mnie ogarnia? Ogarniam, zobaczcie od siebie. 2-0 dla gluta. 2-0. Nie! To było 2-0 dla gluta. Pan by jeszcze mnie dobił tyle raz, żebym padł całkowicie ten glut. Że ja bym padł całkowicie ten glut. Nie, że ja bym padł całkowicie, a nie ten glut. Ten glut by to spowodował. Bo ja spowodowałbym. Wiesz, że padłbym całkowicie ten glut. W kontekście, że ten glut by to spowodował. Widziałeś? No i tak jest 1-0 dla gluta. 3-0. Ale w tej rozgrywce jest 1-0. Ogólnie 3-0. W ogóle na tamtej mapie, teraz jak zmieniłam postać, to podejrzewam, że 20 śmierci było. No, podejrzałaś to. W związku z tym co? No, zauważyłam. Diabł. Jak 20? No, że łącznie ty i ja mieliśmy 20 śmierci na tamtej mapie. Sims. Nie lubię Simsów. Czemu? No w sensie jako grę lubię, ale tych kryształków nie lubię. Ten kryształek się nazywał Plumbo. No Plumbo. Nie udało ci się, widzisz, ja też... A nie chciałem cię zdźgnąć. Hejka, ziemniak, hejka, ziemniak, hejka, ziemniak, hejka. Nie śpiewaj o tych ziemniakach. Mi mózg wyparował. Bo frytki będą same chcieli. Plam, że ryba za mówcą? Och, mam pomysł. Chyba nie zrozumiałaś, co by ci chodziło. Pomyśl, gdzie pierwszy raz usłyszałaś tekst frytki same chcą? Tyle razy. Który? I gdzie? No to, ale właśnie, nieważne. Tego kogoś, kto czuwa. Tak. Bo on zawsze czuwa. No. Jak ty to określiłeś, niebieskie afro czuwa. Tak. Pewnie niektórzy wiedzą, o kogo chodzi. Na pewno. Nie. Większość osób wie, bo już niejednokrotnie opowiadałem na live'ach o tym serio? Gościu. Serio? Mówiłeś o nim? Co? Mówiłeś, jak się jego kanał nazywa?
wszyscy wiedzą, kto to jest, więc... Nie znają niebieskiego afro. Niektórzy znają. No nie. Co cię zabiło? Sims. No ale wracając do tematu. Wiesz co? Więc jeśli będziesz tak dalej gadać o tych ziemniakach, to nigdy nie usłyszysz wszystkich samych co. Nie waż się tego zrobić! Nie rozumiesz, prawda? No, że nigdy więcej nie usłyszę go. Nie. Nie, 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 że go nie usłyszysz. Czy go nie zobaczę na perkonie? Nie, umarłem, nie o to. Że nigdy nie zagramy w Lamy Gotujące 2. Będę bądź grzeczna, jeśli chcesz. Dobra, to ja kupię na komputer. Nie mówiłem, że będzie to potrzebne. Mam swoje sposoby. Nie będziemy z Neta pobierać. Nie, nie będziemy pobierać z Neta. Ale pomyśl o tym, gdzie masz Gotujące Lamy 2. Na pewno ci się zechce na nagrywarkę kupić. Sam inne sposoby. Jakie? Trudniejsze, ale są. No jakie? Pogadamy o tym kiedy indziej, to nie jest odpowiedni moment. Dobra, to po nagraniu. Po tym nagraniu będzie następne nagranie, znając ciebie. Nie wiem, ile mi się będzie chciało, to raczej tak. O Jezu, zobacz, która fala, ile mamy żyć? Pewnie wina tego, że zwróciłam uwagę. Tak. Na to. Dopóki się nie patrzy na życie, to jest dobrze. Jak się zobaczy, to już jest źle. Wow, prawie zrobiłam kryształka. Plumbota. Ale zobacz, jak mi ładnie imię. Wyszkoliłam się w Towerfalla. Nie wyszkoliłaś, to jest po prostu fart. Na pewno. Połączony z pechem wrogów. Dobra, zaczynasz o ziemniakach? Dobra, już nie będę, obiecuję, przysięga. A przysięga jest święta. Mhm. Kto ci tego niby nauczył? Ale pożegnanie, tak jak ustaliłam, będzie takie. Ale jakie? No, zapomniałeś już? A. Jak poszłeś załatwiać sprawę pomiędzy... Sprawę to przecież ustaliliśmy, jak ja się będę żegnać już zawsze. Ty to wymyśliłaś. Nie ustaliliśmy. A żegnać się może, że chcesz. A co gdyby Hejka Ziemniak... dać na początek, na jakby takie intro, na każdy filmik ze mną. Po pierwsze musiałbym odpowiednio coś nagrać. Po drugie to nie chcę mi się, po trzecie bym musiał edytować jeszcze bardziej. Jest już nagrane! Nie, nie jest. Jest, nagrałam, Hejka Ziemniak. Rozumiem, jeszcze trzecia rzecz, musiałbym bardziej edytować moim programem, czego mi się nie chce. Ale słyszysz? Ja nagrałam specjalnie osobno Hejka Ziemniak. Ale to nie wiem, właśnie tym bardziej, to bym musiał edytować. Dlaczego? Pomyślmy, bo trzeba dwa pliki scalić w jedność. Dlaczego? Żeby było Hejka Ziemniak zawsze na intro. Nie mam. I tak kiedyś trzeba załatwić jakieś intro. Intro będę mógł kiedyś załatwić, ale najpierw muszę mieć lepszy program do montażu. Complete! Complete! Wygrałem. Mam koronę znowu. A ja jeszcze za ząbki. O, twoje ulubione robaczki się zaczynają. Tok! Nie jesteś kozą, żeby robić me. Ale lubię grać w kozę. Symulator kozy. Ej! Jestem kozim aniołem i kosą z klasą i kosą długoszyją. Nie martw na mnie. Wiesz w ogóle, czym jest koza długoszyja? Żyrafem. Koza z klasą. Pingwinem. Kozobot. Kozą. Robotem. Kozi anioł. Kozą aniołem. Są możliwe. Sruwanie pewnie. Nie. I robienie aleluja. Nie. Otóż umożliwia on szybowanie. Czyli sruwanie, mówimy dobrze. Nie, bo nie da się srunąć. Można szybować. A szybowanie, a sruwanie to jest różnica. Ja w końcu muszę te całe żółwie ninja tam spotkać. Bo podobno gdzieś są wście. Po pierwsze mówi się Nina, nie ninja. Nina. Nina. A uszła mnie to taka pewna, bardzo mądra Ewa. Z pewnej grupy. A, pamiętam Ewę. Nie, nie pamiętasz. Wiem, o kogo chodzi. To może wiesz, o kogo chodzi. Dzięki. Co zrobiłam? Ja się jakbym gra znowu w Jump Jetty Rexa. Piu. Przestań. Co?
No, zrobiłeś piu-piu-piu, to ja zrobiłam. Aha, no tak. Za bardzo siedzisz w tego gościa. Uwaga! To są... Mój klon! I tam na dole... Klon. Brawo, udało ci, jesteś ciebie dumna. Jeszcze klony będą, ale mam tylko jedno życie, a ty masz zero. Klejka na klejka, klejka na klejka. To widzisz, coś znowu odbiło. No co, obiecałam, że na OZ nie będę mówić. I teraz będziesz ciągle tym marudzić. Nie, po prostu ja jestem szalona. Aha. A myślałam, że lubisz naklejki. Bez komentarza. O, korona! Ja miałam koronę? Założyłaś ją, by mi ukradłaś. Normalnie. Jedną strzałą. Czyli jak zawsze. No, więcej im nie potrzeba. Potem więcej tu nie ma. Bo czyjś trup ma ze sobą wszystkie strzały. Nie marudź. Ostatnia fala. Czyli przegrano. O nie! Robaczki, to się wiąże ze złem najwyższym. O! To bez kap... To z kapturem. Wiem. Tam jest klon. Wiem. Chciałam na niego szarżować. Najtrudniej walczy się ze swoim klonem. Mówię, że jestem mistrzu. Koronę zgubiłeś. No i, ale jestem mistrzu. Już odzyskałem koronę. Me. Nigdy nie zdobędziesz korony. Chyba, że będę grać ze swoim znajomym, który w ogóle nie zna tej gry. Wtedy nikt nie dostanie korony. Wtedy ja dostanę koronę. O. A, to jest ta plansza. Rybę samą chcą, chcą samą rybę. Chcą samą rybę, chcą. O nie! To są złe strzały. Są wierć strzały. Ja się nauczyłam w miarę je panować nad nimi. Wiertarki. Wiertarki. Wiertarki! Bardziej kreatywne. Wiertarki, jakieś nudne, stare wiertary. A wiesz, to jest wiertolot? Tak. To co to? Nie. To wiesz, jak Glik mnie znowu dobił przez swojego wiertolota, bo drugi to jest wiatrak. Aż tak nie jestem tajemniczona. I powiedział ten sam gościu, który czuwa. No wiem! Ale ja chcę strzałę. Ja chcę strzałę. Wrogi, ja chcę tą strzałę. Po co ci tamta strzała? Bo jest wierć strzałą. Ty masz wierć strzałę. A tu też jest wierć strzała. Mam 3 wierć strzały i 2 zwykłe strzały. A ja mam gluta. O, kolejne strzały wierć. A ja miałem gluta, który mnie nie pokonał. Wow! Gratulacje. Za dużo wrogów, którzy w kulkę zwijają. Aha. O nie, umarłem. Ja myślałam, że to twój klon. Nie ma tu klonów chyba. Nie, w tym poziomie nie ma, ale i tak myślałam, że to twój klon. O, mam wiercią strzałę. Wyglądacie bardzo podobnie. Pizza. No. No nie. Wiesz, co śpiewam? Nie. Wiesz, co śpiewam raz na języku angielskim sobie pod noc? Nie. Pizza, 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 pizza. Czemu? Nie wiem, bo miałam głupawkę. Ty zawsze masz. To się nazywa profesjonalnie głupawkus pospolitus. Czy ty do wszystkiego dajesz us i pospolitus? Nie. To jest głupawka imienia...
Czyli coś w języku Murlocków. Jeśli ktoś umie to przetłumaczyć, proszę powiedzieć. Czyli coś w języku Murlocków. No. Głupi glut. Nie też glutek sami. Chociaż to tak ja bardzo lubię glutki. W ogóle dzisiaj włączałam Slime Ranchera. Szukałam tych akustycznych glutów, ale nigdzie ich nie. Jakich akustycznych? No bo jakieś akustyczne gluty doszły. Podobno. Ja ich jeszcze w ogóle nie znalazłam. I to jest po prostu zło wcielone. Jak nie mogę znaleźć takich glutów, skoro ja jestem... Uwielbiam Slime Ranchera. No, ale już nie jesteś glutowym gościem. Czyli glutową dziewczyną. Przecież mówiłaś, że się zmienisz na pudełko. A może kiedyś, na razie nie mam zbytnich umiejętności graficznych. To po prostu sama osoba, która ci zrobiła gluta. Nie mam zamiaru jej prosić. Niedawno za dużo do niej marudziłam. No to nie marudź, jeśli nie chcesz. To ja pomarudzę. Co, żeby mi zrobiła to samo tylko z pudełkiem? Nie, że ty mi marudzisz. Ale to nieprawda, bo ty mi marudziłeś. Ale nie rozumiesz, nie będę marudził o tym, że ty mi marudziłaś czy coś, tylko po prostu będę mi marudził o tym, tylko że ja jej powiem, że ty mi marudziłaś, że po prostu bym mi marudziłaś, że myślałaś o czymś takim, ale że tego nie chcesz, ale marudziłaś o tym, że ty masz go pozdrowić przez postać w grze. Rozumiałaś, co mówiłem, czy za dużo? Ogarniam. To dobrze. Bo nie ogarniam. To dobrze. Bo ogarniam. Okej. Okay. A ja sobie radzę z wierciszczałami i cię nimi nie pokonuję. Tymi strzałami nie da się jakoś super pokonywać innych. To są jedne z tych bardziej normalnych. Nieprawda, bo jak się przewierci przez kogoś... No tak. Ale tą strzałą trudniej kogoś zniszczyć niż taką wybuchową. Albo innymi, które jeszcze się nie pojawiły. Były chyba wszystkie. A nie, nie było jeszcze wszystkich. Jakie nie było niby? Nie wiem. Ej, moje! Jak tymi strzałami? Bądź tyle, nie było jeszcze super bombowych strzał. A w ogóle Mroczny Świat też nagramy? Na razie podstawowa przygoda. Potem pogadam o większej ilości czegokolwiek. Nie, nie lubię. O Jezu, jeszcze bardziej ich nie lubię. No nie. Umarłbym se. Ja miałam ostatni kryształek, no niestety nie mogłam ci go dać. Po pierwsze nie wrzesz. Drugie musisz grać lepiej, jeśli chcesz wygrać. Moje całe. Ukradłeś moje całe. Teraz już nie są twoje. Moje! Ups, umarłem se. Naprawdę, czuję się jakbym znowu musiała zacząć grać w tego... Jumpy Drexa. Pamiętam, też co ci mówiłam, że chciałam kontrolerem o ścianę wrzucić. Brawo. I wiesz, jak się czuje większość graczy grających w Dark Souls'y po raz pierwszy. I Flappy Birda. Flappy Bird był na telefony. Tylko. Tak, ale chcieli rzucić telefonami wiele osób. A ja sobie dzisiaj grałam w Rexa przez chwilę, bo nie było internetu. Rexa? To się dziwię, że ten pad, którego używasz wcześniej, zaczął się psuć, jak w Rexa nie grałaś. Nie, nie ten! Chodzi o tego Rexa, co bez internetu jest. A, no żrała! I poza tym on nie działa bezprzewodowo. Nie mam z nim żadnych problemów, jak gram bezprzewodowo. Bo on nie jest problemem sam w sobie, tylko problemem jest wejście zepsute już. Czemu jak on jest kulką, to jest nieśmiertelny? Bo tak go zrobili. To bez sensu, bo zrobili. Moje gardło. Dobra, fala piąta. O nie, przegrałem. Nie mogę wytrzymać. O nie. Przegrałem. Holy potato! Czemu święty ziemniak? Znowu ziemniak. Powiedziałam po niej, że nie powiedziałam bezpośrednio ziemniak. Nie, nie oznacza to, że nagle zagram w grę z serii Święte Ziemniaczki. Musisz! Nie mam ani sklepu z bronią, ani jesteśmy w kosmosie, więc... No to jakie kupie jesteśmy w kosmosie? Po co mi to?
Czy byś to nagrał? Nie zagram w święte ziemniaczki. A może nagrać w święte ziemniaczki? Nie ma czegoś takiego nawet tam. No, ja bym z tobą zagrała. Ja i tak bym się nie zgodził. Ja bym musiała zagrać w święte ziemniaczki, bo ja sama jestem ziemniak wielki. Czyli teraz już nie chcesz pudełka, tylko chcesz ziemniaka, tak? Chcę wszystko! To ja posprzątam podłogę. Nie, dziękuję. Ale na podłodze jest śnieg, patrz, można go ścierać tak fajnie. Śnieg! Cicho i nie śpiewaj jak godlewskie. Wybacz, ale tak nas uczyli na chórze tej piosenki. Dzięki. Leroy Jenkins. Nie Jenkins, tylko dzięki. Powiedz mi, czy ja kiedyś przestanę zbierać sobie karmę? Tak. Może wtedy, kiedy przestanę łazić do chóru? Nie. Wtedy kiedy, kiedy będziesz starą babcią. Chyba wtedy też będę sobie ścierać karmę. Nie, wtedy tylko będziesz wołać na swoje koty. Głośno. Lud mnie zabił. Ja jestem kotem. Kotem. To jesteś ziemniakiem, kotem, kartonem czy czym w końcu? I klutem! Tak, jestem. O nie, nie mam już żyć. Zapasowo. Jestem wielofunkcyjny robot sprzątający do ziemniaków, kartonów, glutów. I kotów. Czy jeszcze robot? Sprzątający. Lam robot Umba. Pumba. Lam robot Pumba. Takiej firmy jestem. Co mi jest dzisiaj? Głupawka. Głupawkę to ja mam codziennie. Ale taka ekstremalna. O Jezu! Z tego wrażenia zdzieliłam strzałem. Miałaś farta, że ta kopiąca poleciała w inny sposób. Przepraszam. Ja będę musiała na nagrania przynosić wodę. Moje gardło tak. O, wygraliśmy. Dobra, mamy 22 minuty. Start na ten odcinek. Bo na tej planszy to na pewno nie przejdziemy. Dobra. Ja się pożegnę, ja się też. O nie, to jest tu. A dobra, jedno podejście. Nie. Jedno. Dobra, jedno, nie więcej. Ale ty też się pożegnasz. W dwóch odcinkach skończymy grę prawdopodobnie. Albo w trzech, albo w 10. Albo w 15. Pamiętasz? No to powodzenia sobie życzmy. Au, umarłem. Ups! Powinieneś zrobić. Nie mogę. Bo co, jesteś na nagraniu? Nie, bo to ty robisz uprzednie. Ty robisz. Nie. A kto od glutów ciągle tu umierał? Ty. To jest właśnie ten poziom, który był w poprzednim odcinku. Nie było go w poprzednim odcinku. Ale wspominany był. Wspominany to mógł być dowolny poziom. Sims. No, kiedy w ogóle zabijasz Simsy? Ale nie komentuj wszystkiego. Kosiarz i glut. Bum! Dzięki za strzałę. Nie ma sprawy. Kosiarz glut. Nie, następna tura to będzie ta tura. Tak, następnie się coś fajnego stanie. Chyba drż. Nie. Co się stało? Co mówię? Co to jest? Nie no, tak naprawdę to ja już to widziałam. A ja nie, bo byłem ślepy i dalej jestem ślepy. Dzięki. Trafiłem. Żeby nie było tak, chciałem tam dokładnie. Nie, nie, nie! Co to lepsze, nie było ode mnie? Żeby to była jego kulka. No. To teraz przestań wyjść i grajmy dalej. Ale ty musisz mieć święte ziemniaczki. Ej, ale co, o czym nagle zaczęłaś o ziemniakach znowu gadać? No bo ty wspomniałeś o świętych ziemniaczkach. No to ja ci mówię, że musisz tą grę mieć. Musisz ją nagrać. Bo inaczej będę cię szantażować. Będę ci kupywać ciągle te ziemniaczki. Co, wydasz dużo pieniędzy na grę, którą już mam. No ale będę ci kupywać ziemniaczki. Tylko po to, żebyś jak kiedyś... O Jezu! O Jezu! Daciłem życie.
Na której my fali zawsze umieraliśmy? Nie wrzeszcz! Wetydowała dostanę przez ciebie. Ale ja się przestraszyłam. Czego? Sims? Sims? Dobra, zajmę się! Uwaga! O nie! Siebie też tym zabiłem. Sims. No nie! O nie! Najgorzej! To jest trzecie spotkanie z nim? Tak. No, czemu to wybuchło na mnie? Wołają cię. Dobra. Dajcie chwilkę! No. Ciu-ciu! Gdyby nie moja lama. Dobra. Gdyby nie moja lama, to byśmy to dzisiaj przeszli. Wiem, wiem. No ale... Na tym kończymy ten odcinek. Może w przyszłym się uda. Może w trzecim się uda, albo innym. Papatki ziemniaczki! No więc, trzymajcie się. Papa ziemniaczki. Hej. Papa.